Hej, cześć, witajcie, z tej strony Adaś. Dzisiejszy filmik będzie dosyć krótki. Chciałem wam się tylko pokazać, że u nas wszystko w porządku, że żyję, że nic się wielkiego nie dzieje. Ostatnio byliśmy troszeczkę zabiegani, może sporo się działo. No, były wakacje, było ciepło, było lato, więc tego materiału tak naprawdę w ogóle nie było. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać, byłem ostatnio w sklepie, takim zwykłym, normalnym, najzwyklejszym sklepie standardowym. Zrobiłem kilka zdjęć cen marketowych, jakichś podstawowych produktów, które wybrałem, możecie sobie zobaczyć. No i chciałem powiedzieć, że u nas wszystko alright. Także się nie stresujcie, żyjemy. Postaram się w najbliższym czasie wam wrzucić kilka skleję, taki filmik z tego, co się działo może w ostatnich miesiącach. Może gdzieś znajdę kawałeczek Sylwestra, może znajdę też kawałeczek jakichś naszych wypadów. Na szybko mogę wam powiedzieć, że mam jeszcze jednego domownika w domu. Patrzcie! Takiego sobie mamy domownika, ale o nim też będzie kawałeczek w następnym filmie, więc wrzucę to przy następnej okazji. Pomyślałem sobie, że też już jestem w stanie wam troszeczkę opowiedzieć więcej o pracy w PERT, jak to wygląda, jak można sobie znaleźć, jak się odnaleźć w tych pracach. My już, jak wiecie, my już pracujemy normalnie, Anita już pracuje normalnie, więc troszkę wam powiem, jak to wszystko wyglądało przez ten zeszły rok. Chciałem też poświęcić następny filmik jakiś w najbliższym czasie nakręcić. Ktoś mnie pytał na Hani Forum odnośnie plusów i minusów, jak ja to widzę. Chciałem taki krótki filmik wam nakręcić i opowiedzieć też o tym, jakie ja widzę plusy, jakie minusy. Pewnie tych minusów nie będzie za wiele, ale coś może mi przyjdzie do głowy. Muszę to dokładnie przemyśleć i coś wam tam podrzucę. Także oglądajcie, śledźcie, w najbliższym czasie coś się na pewno pojawi. U nas wszystko w porządku. Pozdrawiam was serdecznie z Cunnington. Obejrzyjcie sobie cenki, może kogoś to zainteresuje. Jak macie jakieś pytania, wpiszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, Adaś.